kiedy na południu Opolszczyzny, w powiecie głubczyckim, prudnickim, krapkowickim, po prostu nasze rzeki zaczęły wylewać i pan Piotr Soczyński zwrócił się wtedy z prośbą o to, żeby spróbować stworzyć taki program dla wszystkich służb kryzysowych w poszczególnych powiatach, aby przede wszystkim mieli sprzęt, dzięki któremu dotrą z pomocą do ludzi. No i to była pewnego rodzaju inspiracja, która no, wyniknęła z sytuacji kryzysowej. No, jak widzimy przez ostatnie 2 lata, ten kryzys ma różną definicję, bo również pojawił się COVID, bo również pojawiła się sprawa uchodźców z Ukrainy, więc wszędzie tam potrzebujemy, aby mieć sprzęt, który niesie pomoc. Te samochody są specjalistyczne już same w sobie, a dodatkowy sprzęt, który tam będzie, no to pozwoli reagować właśnie w takich sytuacjach klęsk żywiołowych, ale też i do wszelkiego rodzaju transportu, który będzie potrzebny. Pieniądze, które przeznaczyliśmy na to są pieniądze, które no, pojawiły się w oszczędnościach naszych regionalnego programu operacyjnego. Pojawiły się również ze względu na wysoki kurs euro i nie mieliśmy już czasu na to, żeby ten projekt robić w formie konkursowej dla poszczególnych powiatów, dlatego Departament Infrastruktury i Gospodarki pod kierunkiem pana marszałka Szymona Ogłazy stworzył jak gdyby taki projekt nasz, gdzie liderem jest samorząd województwa i my wzięliśmy na siebie wspólnie później z panem Mirosławem Bireckim, starostą kluczborskim, jak gdyby tą procedurę zakupu tych samochodów. No, niech służą, niech niosą pomoc mieszkańcom, muszą być na wyposażeniu, jak wiele innych rzeczy, które są nam bardzo, bardzo potrzebne. Akurat są to takie terenowe samochody, które pomogą służbom kryzysowym w wypełnieniu ich codziennych obowiązków. Oprócz samego samochodu pojawią się tam różne elementy, wyciągarki, rozkładany namiot pneumatyczny i bardzo wiele takich elementów, które w codziennej pracy, nie tylko związanej z COVID-em, bo to taki był moment, kiedy myśleliśmy o tym projekcie, ale również w takim zwyczajnym, w zwyczajnych działaniach służb kryzysowych, z którymi na co dzień się spotykają, będą mogły pomóc tym powiatom. Myślę, że to znaczący taki widoczny efekt naszej współpracy ze starostwami, bo to od starostw, z jednego ze starostw, ze starostwa głubczyckiego, od pana starosty Piotra Soczyńskiego wyszedł pomysł. Powiat kluczborski bardzo nam pomógł w tym projekcie, ponieważ przeprowadził postępowania przetargowe, no a dzięki temu wszyscy mogą, dzięki regionalnemu programowi operacyjnemu i decyzji Zarządu Województwa Opolskiego, no, polepszyć swoją codzienną pracę i znacznie ją ułatwić dzięki tym wszystkim pojazdom, które prezentują się całkiem nieźle. Tego typu sprzętu nigdy w starostwie prudnickim nie było, także powiat prudnicki po raz pierwszy został wyposażony nie tylko w porządny terenowy samochód, który umożliwi nam dotarcie w zagrożone miejsca, choćby powodzią czy pożarami, działając tutaj trochę niezależnie od możliwości sprzętowych lokalnej straży pożarnej, ale też wyposażenie tego sprzętu, choćby wyciągarka, namiot, agregat prądotwórczy, to wszystko pozwala na jego aktywne używanie w akcjach ratunkowych, no, czego wcześniej ze strony zarządzania kryzysowego starostwa nie mogliśmy czynić. Także jest to przełom jakościowy. Jesteśmy ogromnie radzi, że tutaj powiat kluczborski jako lider projektu, pan marszałek, który znalazł na to środki, no i pomysł powiatu głubczyckiego udało się zrealizować. Ewidentnie ten projekt wpisał się w nasze potrzeby. Ja nie ukrywam, że jakiś czas temu no, musieliśmy już zbyć wysłużony stary samochód tego typu, więc dla powiatu brzeskiego, dla bezpieczeństwa właśnie przede wszystkim przeciwpowodziowego, ten projekt, to zadanie ma niezwykle ważne znaczenie, bo to przede wszystkim samochód terenowy, ale również wspaniałe wyposażenie. Także jeśli chodzi o zabezpieczenie kryzysowe, no, wpisuje się idealnie na potrzeby powiatu brzeskiego. Zamówienie na 11 samochodów dla zarządzania kryzysowego dla powiatów województwa opolskiego. Dziękuję panu marszałkowi Andrzejowi Bule za to, że wyznaczył nas jako tą organizację, która będzie całą tą akcję pilotować. Jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe powiatowe, to samochód ten jest niezbędny w przypadku różnych zdarzeń, ostatnio najczęściej pogodowych. Wichury, różnego rodzaju załamania pogody powodują, że trzeba szybko, bezpiecznie i pewnie dostać się na miejsce zdarzenia, szybko zareagować na zdarzenia niebezpieczne, które wymagają szybkiej interwencji.
ten samochód nam to zapewni. Mamy problemy w sytuacjach kryzysowych, kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem stanu poziomu wód i ostatnie lata były tego doskonałym przykładem, kiedy doszło do przerwania wałów w naszych miejscowościach przygranicznych na terenie gminy Branice. Choćby nawet pomóc mieszkańcom, czy to w dowiezieniu worków z piaskiem, czy w jakiejkolwiek innej formie pomocy, to ten sprzęt, ten środek transportu jest niezbędny i na pewno będziemy go wykorzystywali, oby jak najmniej w takich sytuacjach. Ale to nie jest jedyna sytuacja kryzysowa, która w ostatnim czasie się pojawiła, bo również sytuacje związane z COVID-em, które doskonale pokazały nam, jak potrzebny jest taki środek transportu dla samorządu, który odpowiada za zarządzanie. Mieliśmy okiś lodową, mieliśmy różne, korzystaliśmy zawsze do tej pory z pojazdów pożarniczych. Wiadomo, one są inny sposób dysponowane, natomiast takiego pojazdu do tej pory nie mieliśmy. Skoro taka okoliczność się nadarzyła, chcieliśmy skorzystać, jednak dobrze by było mieć taki pojazd, gdyż nie zawsze w teren da się dojechać standardowymi drogami. Czasem te dojazdy są utrudnione i to ja myślę, że będzie on bardzo pomocny. Jesteśmy jednym z najbardziej zagrożonych powiatów, jeżeli chodzi o chemię w ogóle, to chyba jeden z najbardziej w Polsce. No, przeżywaliśmy różne okresy, także Landsmierz, wichury, powódź w 2010 roku, no 97 jeszcze nie było samorządów powiatowych. No i brakowało nam takiego pojazdu. Praktycznie korzystaliśmy z usług albo straży pożarnej, albo policji, albo zaprzyjaźnionych jakichś firm, którzy mieli samochody terenowe. No, jest to świetny pomysł, dlatego że w każdym momencie możemy się dostać w dowolne miejsce jakiejś katastrofy, czy kataklizmu, czy sytuacji zagrożenia. Poza tym no, te samochody będą wyposażone w podstawowy sprzęt, który może też w razie czego od razu być wykorzystany na miejscu. A trzecia sprawa, no taka drobna sprawa właściwie, a może i bardzo ważna, że jak wjeżdżaliśmy samochodem osobowym w sytuacji zagrożenia, to nikt tego nie zauważał i nawet był problem, żeby się dostać do miejsca, do centrum. Ten samochód będzie oznaczony, będzie wizualizacyjnie, będzie wiadomo, że to jest zarządzanie kryzysowe starostwa. Także to jest bardzo ważny pojazd i myślę, że będzie się sprawdzał w naszym terenie. Jeśli chodzi o środki transportu, to najczęściej jeździli własnymi samochodami, bo starostwo niestety nie jest aż tak bogate, żeby kupować ileś tam samochodów. Teraz nadarzyła się okazja, że obrona cywilna może dostać jako zarządzanie kryzysowe samochód z taką ogromną dopłatą ze środków Unii Europejskiej i z tego bardzo się cieszymy, bo będzie to problem rozwiązany, ponieważ sami widzimy, patrząc na zdarzenia, jeśli chodzi o pożarowe, o inne, kiedy na przykład była trąba powietrzna, 2.8, a to była u nas, no to aż się wtedy prosiło, żeby był samochód do tych zdarzeń, no niestety nie było i dlatego jak się pokazały środki, chwała marszałkowi województwa polskiego, że dostrzegł te potrzeby również powiatowych instytucji zarządzającej kryzysem. Także bardzo się cieszymy. Tutaj jest kumulacja wszystkich instytucji, czy instytucji kultury o znaczeniu regionalnym, czy też których choćby siedzibę mają władze regionu. Tutaj jest szczególne miejsce, bo jest to miejsce pracy wielu mieszkańców województwa, nie tylko Opolan. Dojeżdżają też do szkół, więc jest to szczególne miejsce i też szczególne miejsce, bo miejsce nad Odrą, tak, która stanowi wielokrotnie spore zagrożenie, więc taki samochód, który dzisiaj otrzymamy, będzie szczególnym wsparciem dla służb zarządzania kryzysowego. Więc no, bardzo jestem zadowolona z tego, że możemy uczestniczyć w tym projekcie. Jest to szczególnie dla nas ważne, bo to są szczególne służby, które wymagają wsparcia i w zasadzie całodobowo monitorują miasto i dbają o to, żeby mieszkańcy tego miasta byli bezpieczni, żeby czuli się tutaj w mieście bezpiecznie. Takie powiaty my, czyli Nysa, Prudnik i Głubczyce, ze względu na położenie jesteśmy dość mocno narażeni na wszelkiego rodzaju. Może dzisiaj też trudno powiedzieć o powodziach, bo jednak po tej ostatniej powodzi w 97 zrobiono wiele, żeby zabezpieczyć, ale tak zwane podtopienia. I faktycznie jest to naszą taką zmorą, gdzie no, te auta, które otrzymamy, no, są po prostu dla nas niezbędne. Bo tak jak mówię, jednostki jadą
ratować dobytek, zabezpieczać, a czasami my naprawdę musimy dołączyć do nich i no jednym słowem bardzo się cieszymy, że takie auto będzie na stanie powiatu. Jesteśmy 25 lat po powodzi tysiąclecia, a myślę, że Krapkowice nie tylko zostało wtedy bardzo, bardzo doświadczone przez powódź tysiąclecia w 97, ale to, co jest najważniejsze dla nas, dla mieszkańców powiatu krapkowickiego, że od tego czasu sytuacja powodziowa się nie poprawiła na terenie Krapkowic. Więc na pewno samochód, którym możemy dojechać nad Odrę, możemy dojechać w trudniejsze miejsca, na pewno będzie sporą pomocą dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tym bardziej, że mamy na tyle specyficzne PCZK, że dyżurujemy praktycznie cały czas 24 godziny na dobę pod telefonem, bo jesteśmy też umówieni tak z gminami, że jeżeli nic się nie dzieje takiego, gdzie trzeba zmobilizować wszystkie służby już, to wtedy tak naprawdę my jesteśmy tymi, którzy pierwsze odpowiadają.